Poniedziałek, 10 maja 2021. Czas na... Tak jest, aktualizację. Tydzień temu byłem w domu, na wolnym. I tego wolnego miałem aż do czwartku, tak? Planowałem. W środę zadzwoniłem do firmy, niby nic nie mieli mieć na czwartek, więc powiedzieli, że wyjazd w piątek. Godzinę później dzwonią, że jednak jest wyjazd, jedziesz do Nowego Brunswicku. A obecnie znajduję się, uwaga, nie w Nowym Brunswicku, tylko w Arkansas, w drodze do Teksasu, więc tak. Tydzień temu, w czwartek, pojechałem do Nowego Brunswicku, a tak naprawdę do Nowej Szkocji. Zrzuciłem w piątek rano, w piątek po południu przepiąłem naczepę i w sobotę około południa byłem z powrotem na bazie, czyli od czwartku do soboty rano zrobiłem 2,5 tysiąca kilometrów, przepiąłem naczepę i z tą naczepą jadę do San Antonio w Teksasie. Zrzutkę mam jutro po południu i jak zrzucę, będę musiał rejestrować czas pracy, bo będę już miał nabite jakieś 62 godziny w cyklu 70 godzin czasu pracy. Także to jest to, co u mnie słychać. Dodam jeszcze, że tak, track jeszcze naprawiony. AdBlue już schodzi, nie ma żadnych błędów. Nie wiem, co tam było, bo się nigdy nie możemy dowiedzieć, jak coś się stanie. I z takich jeszcze aktualności powiem wam, że coraz bardziej czuć wakacje, bo kupiłem sobie bilet na wakacje i lecę oficjalnie do Europy, do Polski pod koniec czerwca, aż do września. I w tym roku nie zmieniam daty powrotu. A teraz wedle zwyczaju odpowiem na trzy pytania zadane pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer 1. Często w twoich filmach widać pick-upa z siodłem i naczepą. Ile taki zestaw ma ładowności i jaką kategorię prawa jazdy trzeba mieć, żeby taki zestaw prowadzić? Szczerze mówiąc, dobre pytanie i nie mam pojęcia, jak na nie odpowiedzieć, bo do pick-upa można dać i przyczepę, i naczepę. Wtedy piąte koło, czyli siodło, jest umieszczone na pace, a przyczepa jest po prostu hak na dole. I siodło i przyczepa może być w formie przyczepy kampingowej albo naczepy kampingowej i do tego nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, tylko wystarczy zwykłe prawo jazdy na osobowe. Ja podejrzewam, że to nie chodzi o długość ani przyczepę, tylko po prostu o tonaż. I faktycznie jest też taki transport i samochodowy, i jakieś małe towary, ale zauważyłem, że oni nigdy nie wożą nic ciężkiego. Także mi chodzi, już to chodzi o tonaż, jaki jest zarejestrowana i naczepa, i przyczepa, oraz samo auto. Ale jeśli chodzi o sprzęty takie kampingowe albo inne, to prawdopodobnie nie ma żadnych restrykcji. W ogóle w Stanach można kupić sobie takiego traka przerobionego w kampera i nie trzeba mieć na niego prawa jazdy na duże, tylko wystarczy mieć normalnie B. Dobra, wejdę do środka, bo jednak trochę zimnawo i wieje. Pytanie numer 2, ale to pytanie numer 1, to tak powiem wam, z głowy mówię, bo nie jestem pewny. Wieje i jest nieprzyjemnie. Pytanie numer 2. Jak często spotykasz Polaków w trasie? Dość sporo Polaków jeździ tutaj. Wcześniej, znaczy to jest nie trend zanikający, bo Polacy dalej jeżdżą, tylko wcześniej na radiu można było ich spotkać dużo więcej. Jak się jechało z Montrealu do Windsor, to za Toronto zawsze się kogoś miało, z kim by pojechać na radyjku. Teraz są Polacy, czasami spotkam ich na stacji benzynowej i po PLC. Widać, że to Polak albo ma jakąś flagę albo coś. A raz mi się nawet zdarzyło i to poczułem się jak w Europie, bo kręcę sobie pauzę tak jak teraz na resterii. Podjeżdża do mnie, znaczy stał obok mnie jakiś trak i podchodzi kolega, puka. Znam cię z YouTube'a i tak dalej. Mówi, Łęczyca, tak? No ja mówię, ja z Płocka. I to był pan, który tak zapachniało mi Europą, który po prostu już nie mieszka w Chicago, tylko przylatuje, mówi, że sprzedał dom, czy tam już, nie pamiętam dokładnie tej historii, to było przed świętami, ale mówi, że on do Stanów tylko przyjeżdża sobie do pracy, popracuje parę miesięcy i wraca do Płocka i żyje sobie tam. W sumie to jest ciekawy pomysł, może też tak niedługo zrobię. I ostatnie pytanie. Także tak, spotyka się Polaków, ale mówię, wcześniej na radiu można było więcej nawiązać kontaktu, a teraz po prostu czasami no widać traka z godłem albo także Polacy są, ale no nie ma z kierowcami kontaktu ostatnio. Wszyscy na telefonach siedzą. I ostatnie pytanie, jaki był najgorszy truck stop, na którym miałeś okazję nocować? Co było w nim takiego odpychające i czułeś się tam bezpiecznie?
Jeśli chodzi o trackstopy, to generalnie kierowca już ma taki instynkt po pewnym czasie, a nawet ten instynkt bardzo szybko przychodzi i wyczuwa, gdzie jest dobre miejsce, gdzie jest dobry trackstop i gdzie jest zły trackstop. Bo są faktycznie trackstopy. Ja raz tak na początku kariery nie byłem świadomy, pojechałem do Memphis i stalałem na pilotach, bliźniakach. To się mówi Twins Pilots. I to było ciekawe, bo tam jest taka dzielnica niepewna, tam podobno były strzelaniny. Mi się osobiście nic nie stało, ale jak tylko się zaparkowałem, przyleciał ktoś do mnie i chciał mi wciskać jakieś złote łańcuszki za bardzo tanią cenę, czyli oszukane. Trackstopy uważam za nieciekawe takie, które są ciasne, żeby zaparkować. I jak ja już się zaparkuję, ja zawsze próbuję wybierać takie miejsce, żeby były traki obok mnie, żeby już się obok mnie nikt nie cofał, żebym mógł zacząć pauzę i spokojnie spać, nie? Ale nie zawsze tak się da. Bo o co chodzi? No bo najczęściej właśnie na trackstopach te wszystkie filmiki w internecie widać, podczas cofania ktoś uszkadza, ktoś zahacza i tak dalej, nie? No mi ktoś właśnie w ten sposób zahaczył kabinę, tylko że bardzo mało szkód zrobił, ale mnie nie było wtedy w traku, nie? Także takie trackstopy, gdzie jest ciasno, ich nie lubię. A jeśli chodzi o najgorsze miejsce, w którym się zaparkowałem nieświadomie, to jeszcze było na czasach książki papierowej, jak jeździłem na wschód Kanady, jak moja mama była chora, jeździłem do portów. No i tam wyczaiłem na Google, że jest miejsce obok portu, gdzie można stanąć. Faktycznie było i tam też traki inne stały, ale po prostu to była chyba najgorsza noc w mojej karierze kierowcy, bo się w ogóle nie wyspałem. To było naprzeciwko Filadelfii. Po drugiej stronie Filadelfii, po prostu co 10 minut ktoś pukał do kabiny. I później się okazało, że to jest dzielnica, gdzie jest dużo narkomanów, no i co chwilę pukały mi dziewczyny oferujące usługi, bo potrzebowały nadawkę. No i po prostu dopiero chyba tak o 3 nad ranem to się uspokoiło i jakoś się przespałem do 5, ale po prostu no, chciałem sobie polepszyć, żeby podjechać jak najbliżej do klienta i szybko załadować, a tutaj lipa. Także tak, jeszcze odpowiem na pytanie, bo moja ostatnia aktualizacja wzbudziła dosyć dużo komentarzy na temat makiety, którą robię w moim garażu. Czy stelaż zrobiłem sam? Tak, wszystko zrobiłem sam. Wziąłem trochę drewnianej dykty, pociąłem pina ze drzwi i tak miarę na równo ustawiłem, ale to nie jest żadna profesjonalna makieta. Jakby ktoś zobaczył, kto profesjonalnie robi makietę, to by się z tego śmiał, bo profesjonalne makiety to są pudła, które się montuje, które się dopasowuje, przeprowadza się instalację elektryczną. Ja na razie sobie to tak rozłożyłem w garażu, żeby było na poziomie mniej więcej mojego brzucha, żebym sobie mógł wszystko rozłożyć i nie musiał tego za każdym razem składać, jak ktoś ma do mnie przyjść do domu, bo wcześniej było na podłodze. Moja kolejka jest w H0, wydałem na nią sporo kasy, mam jeszcze w planie ją trochę rozwijać, zrobić tunele, zrobić 2-3 poziomy do góry, to zajmie też trochę czasu, no i może ewentualnie będę robił jakieś trawniki, trawę i tak dalej, ale to po prostu to jest długofalowe hobby. O, moje bułki są gotowe. Dobra, proszę Państwa, taki to był typ aktualizacji, zadawajcie kolejne pytania, na kolejne odpowiem za tydzień, a za tydzień powinienem już być w Montrealu. Także tak, Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy. Pozdrawiam Was z Arkansas. Pa!